sądzie Nowin Raciborskich zapytaliśmy na ulicach centrum Raciborza o program rządowy 500+. Właśnie rusza wypłata w lipcu 2019 roku wypłaty 500+ na każde dziecko, od pierwszego dziecka począwszy. Dlatego byliśmy ciekawi opinii Raciborzan na temat ogólnie tego programu i tego, co daje młodym rodzinom dopłata do budżetu rodzinnego, właśnie tych 500 zł. Pytamy się o program rządowy, o 500+, to słynne. W tym miesiącu ruszają wypłaty już na pierwsze dziecko. Czy pani sądzi, że ten program jest w Polsce potrzebny, czy on się sprawdza? Na pewno się sprawdza. Dużo rodzinom to pomaga. Jak się właśnie zmieniła? Jakby tak z pani obserwacji taka sytuacja, to już ponad rok... No wie pan, ja nie mam małych dzieci akurat, to jest wnuk, co nie? Ale to, co widzę, to dużo, dużo. Myśli pani, że to 500+ dla pierwszego dziecka to jest spóźnione? Czy to jest zasadne, żeby właśnie wszystkie dzieci były wszystkie dofinansowane? Wszystkie. Czyli to tak naprawdę trzeba było od tego zacząć już dawno, tak? No na pewno. Już powinien tam ten rząd coś pomyśleć. W ogóle powinni coś pomagać tym ludziom, bo przecież zarobki nie są u nas w Polsce takie wysokie, żeby... To jest raz. A no, zauważyła pani, że jest więcej wózków, jest więcej osób z małymi dziećmi, nie wiem, rodziny więcej się powiększyły. Czyli to przyniosło taki wyraźny efekt, skutek, tak, bezpośredni. Tak, dobry efekt. Wystarczyło dać pieniądze i wówczas się to ruszyło. No. Widzimy młodą mamę. Co pani sądzi o tym programie? Bardzo dobry program. To już jest ponad rok chyba, jak funkcjonuje, czy nawet trochę dłużej, a w tym roku, w tym miesiącu ruszają wypłaty na każde dziecko. Dlaczego pani uważa, że to jest bardzo dobry program? No wydatki na dziecko to wiadomo, że są duże, nie? Te wcześniejsza pomoc państwa, rozumiem, była zdecydowanie za mała. No zawsze jak się ma więcej, wiadomo, że jest lepiej, nie? Sądzi pani, że to, że idzie to na każde dziecko, to jest ruch właściwy, spóźniony może? Spóźniony, bo uważam, że było zakładane, że na każde dziecko, a później wyszło w zależności od dochodu i wiadomo, że było troszkę inaczej niż obiecywano na początku. Rozumiem, że to jest taka socjalna pomoc państwa jest wskazana i trudno, żeby z niej rezygnować. Pewnie, że tak, sama wyprawka na dziecko kosztuje dużo pieniążków. Do szkoły tak samo trzeba dziecku kupić wyprawkę, buty. To się nie kupuje raz w roku, tylko wiadomo, że to się zmienia. Jak pani obserwuje takie otoczenie, widzę, że i tutaj rodzina jest niemała, to coś się ruszyło? Widzi pani, że jest więcej wózków, jest więcej dzieci, jest trochę takie zwiększenie tej małej nie, społeczności? Nie, aż tak. Myślę, że nie. Że nie było tak, że nagle tak tych dzieci przybyło, że te 500+. Nie, nie zrobił się taki boom jakby narodzin? Nie, ja tego nie zauważyłam. Nie, myślę, że każdy liczy też siły na zamiary, nie? Bo myślę, że te 500+ też nie będzie wiecznie. Tego się myślę, pani że gdzieś tam zawsze... Że w końcu powiedzą, że tam jest mało pieniędzy w budżecie Oczywiście, i trzeba trochę zaciskać tak, pasa. Oczywiście, że tak. Trzeba korzystać, póki jest. Dokładnie. Program 500+. Czy panie wiedzą, co to jest i jak to... Jest Niemiec, ale Kindergeld wiecie pani, co to jest. Ja, dokładnie. W Polsce jest 500+, to jest taki odpowiedni Kindergeldu. Czy to jest potrzebne jakby? Jak bardzo pani uważa, że taka pomoc finansowa rządu dla rodziców jest potrzebna? No jest, na pewno jest potrzebna. Pani sobie wyobraża na przykład Niemcy bez Kindergeld? Nie. Nie, okej. W Niemczech to jest Kindergeld, 41 lat w Niemczech mieszkam, nie? Okej. I to jest bardzo ważna jakby taka pomoc do funkcjonowania jako obywatel. Tak, ja? Bo dużo ile tam mają, też po 1, 2, 3 dzieci w Niemczech też, ale teraz coraz to mniej. To jest dla każdego dziecka tam, bo w Polsce właśnie 500+ obowiązuje dopiero od tego miesiąca dla każdego dziecka. Było wcześniej dla drugiego. U nas jest od pierwszego dziecka. No, zawsze to było takim trochę marzeniem Polaków, żeby mieć takie dopłaty jak za granicą i teraz jest. Czyli istotna pomoc jakby w życiu rodziny, tak? Tak. Dobra. Czy można tylko z imienia się przedstawić? Agnes Liszka. Agnes, tak? Ja. Agnes, to nam wystarczy, nie musi być ale tego. W Polsce Agnieszka by nie przewścili na Agnes. Aha, okej. Pomoc rządowa dla rodzin. Co pani sądzi o tym, że funkcjonuje w Polsce? Jak to się sprawdza, pani mama? Uważam, że bardzo dobrze się to sprawdza, że to jest bardzo
No bardzo, bardzo dobry program. Przydało się, potrzebne było i oczekiwane. Bardzo potrzebne, tak. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre. Bo teraz rusza już wypłata w tym miesiącu dla każdego dziecka. Czy sądzi Pani, że to jest spóźnione, że to trzeba było szybciej wprowadzać, jakby na samym początku? Uważam, że jest dobrze tak, jak jest i idzie wszystko do przodu, więc... Wszystko idzie w dobrym kierunku. Okej. Za granicą takie dopłaty dla rodzin były codziennością, normalnością. Też są większe zdecydowanie, ale u nas dopiero to weszło. Po zmianie rządu wprowadzono to. Jest trochę krytyki na temat tego programu, tam opozycja się burzy, aczkolwiek to, co teraz się wejdzie, to i tak jest politycznie jakby poprawne, bo wszystkie strony jakby chcą tych dopłat. Czy sądzi Pani, że tak powinno to trwać, że to powinno być nieskończone? Uważam, że no powinna być pomoc dla rodzin, bo to jest naprawdę bardzo duża inwestycja dla dzieci. Wiele rodzin po prostu nie ma dla wielu dzieci po prostu pomocy. Jest ciężko niektórym rodzinom i uważam, że to jest bardzo... A to je rozwija. Każdy pieniądz, każdy grosz pomaga. I te dzieci po prostu mają więcej możliwości, więcej perspektyw. Nie potrzebują później pomocy od innych osób, jasne. Sobie doskonale później są w stanie po prostu poradzić z wieloma problemami. No tyle, co bym mogła powiedzieć. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Plus tego programu rządowego. Co Pani o nim sądzi? No myślę, że bardzo jest pomocny, także na pewno rodzice skorzystają. Czy widzi Pani w swoim otoczeniu, widzę, że tutaj nawet rodzina jest troszkę większa, że się więcej pojawiło właśnie tego małego społeczeństwa, że się więcej pojawiło dzieci? Mi się, że tak, że jest to widoczne na ulicy. Że zadziałało. Tak. Co Pani sądzi o tym, że teraz wchodzi ten program na każde dziecko? Czy to jest spóźniona reakcja na takie potrzeby, że dopiero po jakimś czasie wprowadzono tą opłatę dla każdego? Wydaje mi się, że tak. Że jednak trzeba było od początku przytoknąć. Tak, że na każde. Dokładnie, zgadza się. Dobra, na każde. Dobra. Czy można się z imienia poprosić? Ania. Pani Ania, tak. Bardzo matką, znaczy generalnie dla dzieci adresowany. Czy Pan wie, jaki to program i co Pan o nim sądzi? No ja myślę, że ten program jest dobry, bo właśnie wychodząc naprzeciw młodym ludziom, jest duży plus, że będą te rodziny, że zostaną w Polsce. No i jest to jakaś przyszłość dla Polski. Potrzebny i zasadny, bo w tym roku, w lipcu, ruszają już pierwsze wypłaty na każde dziecko. Do tej pory było to od drugiego dziecka, dla takich powiedzmy powiększających się rodzin, a teraz już dla wszystkich. Sądzi Pan, że to jest ruch spóźniony na przykład? Czy trzeba było to szybciej robić, żeby wszystkie dzieci były równo traktowane? No, myślę, że zawsze lepiej, że już to jest, bo wiadomo, nigdy nie będzie człowiek zadowolony od razu, że będzie wszystko załatwione od początku. No, trzeba to brać jak to leci. Dobrze, że w ogóle jest taka możliwość, no i żeby była ta przyszłość tej Polski właśnie poprzez te właśnie dodatki dla przede wszystkim młodych i żeby ta siła była w tej Polsce.